odkąd Zachód przyjął te zasady, rozwinął się. No my jesteśmy kulturowo zachodni, ale te struktury władzy mamy odziedziczone z zewnątrz niestety. I właśnie, wschodniość polega na tym, że jest jakaś jedna słuszna idea i jest monolit w egzekwowaniu. No i chcemy jak najmniej jej wpływu, a jak najwięcej wpływu nie tego obecnego Zachodu, tylko tego Zachodu ideowego. Powtórzę, konkurencji, gry konkurencyjnej, merytokracji i kompetencji. I to wszystko razem tworzy najlepiej. Dzień dobry. W dzisiejszym programie witam Krzysztofa Szczawińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat zapowiada się rewelacyjnie, ale zanim ujawnimy, o czym będziemy rozmawiali, zapraszam Państwa do komentowania. Bardzo nam zależy na Państwa komentarzach, lajkowania. To podwyższa nasz rating wśród widzów, no i subskrybowania naszego kanału. Może rozmowę zacznę od tej książki. To jest książka Cykl życia imperium Johna Bagota Glaba o tak zwanych cyklach, o tym, że społeczeństwa się zmieniają w pewien charakterystyczny sposób, ale wiem, że ty zapowiedziałeś, że te zmiany będą dotyczyły nas i że one będą zupełnie inne niż w tej klasycznej tutaj książce. O co chodzi? Nie wiem, jakie będą, ale mam nadzieję. Mam nadzieję i tutaj postawię taką tezę, że mamy w Polsce szansę na Zachód 2.0 w Polsce. Bo cykl życia imperium zakłada jakieś apogeum tego imperium, no i później dekadencję, upadek i tak dalej. No my naszego apogeum jeszcze nie mieliśmy, albo przynajmniej nie mieliśmy w tym rozdaniu. W tym rozdaniu, kiedy Zachód już wykształcił te swoje zasady i na ich podstawie zdobył praktycznie władzę nad światem. I te podstawowe zasady to co? Mieliśmy już takie dwie rozmowy na ten temat, że sednem naszej cywilizacji jest konkurencja. Konkurencja w działaniu i konkurencja, gra konkurencji, interesów różnych ludzi, okupujących różne funkcje i że z tej gry interesów tworzy się siła, zasobność i rozwój. Konkurencja i też w połączeniu z merytokracją. No bo merytokracja na czym polega? Na tym, że po prostu ci, którym najlepiej wychodzi, mają największe możliwości działania. Te dwa elementy w połączeniu no, generują siłę, zasobność. Odkąd Zachód przyjął te zasady, rozwinął się, no my historycznie nie mieliśmy okazji. Bo granica klimatu kontynentalnego i atlantyckiego przebiega w Polsce, tak? To oczywiście są kwestie meteorologiczne i teraz jak się zależy, jak ta granica, jak się przesunie trochę bardziej w lewo, no to mamy zimno i albo gorąco, tak jak typowy klimat kontynentalny, a jak się w prawo przesunie, no to mamy wtedy atlantycki. To samo dotyczy wpływów politycznych, tak? Bo uważasz, że cywilizacja ta moskiewska, tak, czy rosyjska, to jest ten wschód, a na przykład Anglia i Francja to jest zachód. I tutaj właśnie jest ta merytokracja, jest ta konkurencja, a co jest po tej drugiej stronie? No ja to zbiorczo nazywam wschodniością i nie łączyłbym jej z konkretnymi krajami, bo to fluktuuje. Mhm. Wschodniość no, nabiera siły na zachodzie niestety. Odchodzą od tych swoich pryncypiów i stąd upadek. Ta wschodniość to jest wiele elementów. To jest przede wszystkim posłuszeństwo właśnie zamiast merytokracji i konkurencji. Czyli struktury, które z tego wynikają, struktury władzy, to struktury no właśnie hierarchiczne, oparte na posłuszeństwie. Taka piramida z galarety z tego się tworzy. Dlaczego z galarety? Bo no, posłuszni to są właśnie mierni, bierni, wierni. Nasze znane BMW. I takie niestety są struktury władzy w Polsce. Wręcz no, są to struktury plemienne, wręcz mafijne, można powiedzieć. Takie mafijne gangi. I teraz widzimy, jak te mafijne gangi się kompromitują. Bo ty uważasz, że dotyczy to obu stron sceny, tych najważniejszej sceny politycznej, tak? Nasze ośrodki władzy cuchną wschodniością. Tak, no
jest to dziedzictwo Sowietów. No, skąd one się wzięły, skąd się wywodzą? No, jest to jakieś dziedzictwo tego postkomunizmu, szeroko to nazywając, które mentalnościowo wywodzi się od Sowietów, a jest to sprzeczne z głębokimi zasadami naszej cywilizacji, która właśnie jest wolnościowa, naszej polskiej. To już ten, już nie tylko no, Zachód, jeśli chodzi o jego pryncypia i siedlisko dotychczasowe na zachodzie Europy, co nasz lokalny koloryt, który jest unikalnie dostosowany do tego. Dlatego ze słowiańskich społeczeństw to właśnie w Polsce wytworzyło się najbardziej takie połączenie słowiańskości z Zachodem. Bo wolność osobista, z wolności osobistej wynika wolność działania, także równość, czyli brak tej hierarchiczności. No i jedyne, czego nam zawsze brakowało, to struktur. Struktur opartych właśnie na konkurencji i na merytokracji. Struktury, które wtedy są silne, bo mają taką włóknistość zamiast tej galarety posłuszeństwa. Ja to nazywam instytucjami, to znaczy, że właśnie nie wodzowie powinni rządzić, tylko powinny rządzić instytucje, które dokładnie mają określone cele, które są postawione i one pilnują realizacji właśnie tych celów. No i które są zbudowane na jakichś zasadach. Tak. I teraz zaczęliśmy o Francji. Tam całe struktury, organizacja techniczna kraju jest właśnie zbudowana na tych zasadach merytokracji. Akurat tak się składa, że studiowałem we Francji na tych dwóch uczelniach, które kształcą z jednej strony właśnie tą elitę merytokratyczną, właśnie techniczną głównie i stąd ich elektrownie atomowe, samochody, samoloty, chałupice, infrastruktura cała i tak dalej, a z drugiej strony mają tą uczelnię, która tworzy elity władzy. I tam już wkroczyła i zawsze nawet w zasadzie była obecna ta wschodniość, która idzie w parze z absolutyzmami, z idealizmami, absolutyzmami, czyli zamiast gry konkurencji, w której organicznie się decyduje, kto będzie decydował i to jest to gra systemowa, która jest złożona, ale sprowadza się to do prostego efektu, że każdy jest skłaniany do tego, żeby działać jak najlepiej, budować, tworzyć jak najwięcej wartości, zasobności, siły, rozwoju. I system sam niejako poprzez swoje zasady wewnętrznego funkcjonowania doprowadza do tego, że ci, którym najlepiej wychodzi, decydują najwięcej. Ale nie tylko oni decydują, czyli właśnie nie hierarchia, tylko właśnie ta gra konkurencji, która doprowadziła do czego? Do tego, że Zachód stworzył cały rozwój naukowy, technologiczny, największą bogactwo. Wolność zapewniał, do pewnego momentu zapewniał, tak? No, to wszystko. I niestety został w dużej mierze przejęty przez te ideologie proweniencji wschodniej. Tu nie mówię jedynie o turańszczyźnie, ale bizantyjskie, czyli ta hierarchiczna biurokracja, która we Francji doprowadza do pewnego skostnienia i widać, jest na kursie samobójczym. Przy czym Francja ma tą tendencję do odnawiania się, stąd oni tam mają piątą republikę, bo mają tą sprawną, na wpół merytokratyczną administrację, która tworzy taki kościec, który tak twardnieje, że co 2-3 pokolenia muszą go w całości usunąć i myślę, że jeśli Francja ma nie upaść całkowicie, nie poddać się obcym cywilizacjom, to będzie musiała taką transformację przejść znowu. Czyli co, nowa révolution française? Rewolucja to nie jest dobra metoda zmiany rządu. Nie jest dobra, tak, znamy to. Pozwól, że ci zadam takie pytanie, takie troszeczkę taką dygresję na marginesie. Otóż kiedyś taką teorię, ona mi przypadła zresztą do gustu, właśnie teoria, która mówiła tak, że społeczeństwa są właśnie albo zorganizowane w sposób centralny, albo w taki rozległo rozłożony. I teraz po czym poznać, z jakim typem organizacji społecznej masz do czynienia? Trzeba zobaczyć na mapy stolic. Jak popatrzysz na mapę
Moskwy i popatrzysz na mapę Paryża, to są po prostu gwiazdy gwiaździste. Tam, gwiaździste. Tu jest wiadomo, gdzie jest centrum, wszystkie drogi do tego centrum prowadzą. Popatrzysz na Barcelonę, popatrzysz na miasta angielskie czy amerykańskie, to wszędzie jest szachownica, tak? Są takie ulice równoległe i właśnie i prostopadłe. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy słyszałeś o tym? Uważasz, że to jest coś w tym, czy nie? Tak, tak. No, z jednej strony centralizm, czyli właśnie ta struktura w kształcie piramidy, z drugiej strony rozproszenie i jakaś taka organiczność, czyli że tworzą się komórki, które się łączą, oddolność. To ma kształt, ten kształt się odnajduje później we wszystkim. No, w Polsce można powiedzieć, że państwo, to chyba za Konecznym cytuję, powstało na podstawie społeczeństwa versus Moskowia czy Francja, Groźny, tak. Gdzie społeczeństwa dostały strukturę od państwa. To jest ta równość polskiego szlachcica, który równy wojewodzie i tak dalej. I później zrzeszanie się wolnych jednostek buduje te struktury, gdzie się łączą komórki i dochodzi do zorganizowania życia zbiorowości. No właśnie, na zasadach wolności stowarzyszenia, a nie odgórnie. Tak, fundamentalna różnica i... A my jesteśmy na granicy. No my jesteśmy kulturowo zachodni, ale te struktury władzy mamy odziedziczone z zewnątrz niestety. I stąd niejako apel do młodego pokolenia, bo młode pokolenie chyba czuje, że coś jest nie tak. Chyba czuje jakąś nieadekwatność pomiędzy tym, jak wyglądają w Polsce ośrodki władzy, a jakie młode pokolenie ma doświadczenie. Młode pokolenie pracuje w korporacjach zachodnich, gdzie jest właśnie ta merytokracja, gdzie jest, liczy się kompetencja, plus jest konkurencja, czyli środowisko konkurencyjne. Myślę, że tutaj mogą ci widzowie zarzucić, bo ja mam wiele głosów, że w firmach amerykańskich, jak jesteś Polakiem, to się tam nie przebijesz. Że tam właśnie ten czynnik merytokratyczny nie działa, jest ta rasowość, tak jakby... Owszem. Więc... To jest środowisko konkurencyjne, w którym można poznać jego zasady i trzeba te zasady wprowadzić, żeby zbudować nasze tutaj polskie struktury na tych zasadach. Bo jaka jest alternatywa? No alternatywa to jest właśnie poddaństwo, czyli młodzi ludzie mogą pracować w tych korporacjach, ale zawsze będą to jednak role podrzędne. Sam dobrze wiem, jak to wygląda. Byłem przez 10 lat w Londynie. Jest jednak szklany sufit dla nieswoich. To bo to są też jakieś struktury władzy. Są to struktury, tak. Poprzez które świat anglosaski i szapoba, brawo, umiał tą dominację przez dwa wieki utrzymywać. Więc oni umieją dokooptowywać poprzez merytokrację, korzystać, zatrudniać, ale ustawiając jej szklany sufit, bo na górze ktoś tym musi rządzić. Ale to, o czym mówię, to, że młode pokolenie poznało to środowisko, w którym te zasady obowiązują i teraz tak, albo je wprowadzi w Polsce, i tu mój apel, Zachód 2.0 w Polsce, albo, jesteśmy skazani na smutny los, bo poddaństwo, czyli ta wschodniość i sprowadza się to do tego, że młodzi, zdolni ludzie muszą albo tułać się po świecie i tam szukać, budować karierę, mając świadomość jednak tych ograniczeń, albo tutaj pracować w zewnętrznych strukturach, w zewnętrznych korporacjach i zawsze jednak ta podrzędność, na nią jesteśmy skazani, co nie pozwala wytworzyć wystarczającego kapitału i jeśli chodzi o zasobność, i jeśli chodzi o zamożność, ale także jakiego kapitału niezależności, który by pozwolił nam się rozwinąć i rozwinąć we wszystkich wymiarach. Tutaj ten widoczny bardzo wymiar to jest dzietność. Więc ten smutny los to jest poddaństwo, tułanie się po świecie, podrzędne role, a na końcu wymieranie. Mamy to szczęście, że mamy to pokolenie między
30, a 40 parolatków, to jest ostatni polski wyż demograficzny. Temu pokoleniu potrzeba tylko świadomości i chęci. Chęci wprowadzenia tego zachodu 2.0 w Polsce. Jest to jak najbardziej w zasięgu, widząc, co się dzieje, czyli bogatsi o doświadczenia zachodu, który słabnie, bo właśnie odszedł od tych zasad. No właśnie, mówiłeś mi, że ty widzisz takie symptomy, że właśnie jest to przedzieranie się tego młodego na rybku, tak? I że ono chce wypchnąć tego, który reprezentuje te wartości zachodnie, który chce wypchnąć tych staruchów, którzy reprezentują tak jakby ten wschodni sposób zarządzania państwem, zachowania i tak dalej. Czy ty to dostrzegasz w tej chwili? No, z natury niejako te ruchy muszą być rozproszone, bo właśnie nie mają tej struktury wodzowskiej. Widzę niepokojące zjawisko, że nawet w wolnościowych formacjach te zasady posłuszeństwa wodzowskiego zaczynają dominować. No, niestety, w strukturach i ośrodkach władzy nadal to w Polsce jest, bo właśnie nie ma tych wzorców. Myślę, że te struktury będą musiały powstawać poza polityką formalną, gdzie ludzie je budują. Są to przede wszystkim firmy i są rosnące polskie firmy, w których te zasady obowiązują i świetnie. I teraz właśnie ludzie spoza świata medialno-politycznego będą, i myślę, że to się powoli dzieje, muszą zdawać sobie sprawę, że te swoje doświadczenia, tą swoją zachodniość, która jest po pierwsze głęboko nasza kulturowo, a po drugie jest naszym doświadczeniem z ostatnich 20 lat funkcjonowania w strukturach niejako importowanych z Zachodu, że te doświadczenia trzeba przełożyć z gospodarki także na struktury zarządzania. Mam nadzieję, że kompromitacja tych dwóch mafijnych gangów, która obecnie ma miejsce, pozwoli temu młodemu pokoleniu, które ma przed sobą 20 lat bycia w sile wieku. Czyli to jest dużo czasu. To jest czas na to, żeby zdać sobie sprawę, chcieć i bardzo dużo zdziałać. Wyż demograficzny, którego reszta Europy nie ma. Zamiast tego mają imigrację i się z tym borykają. A my mamy tą spójność cywilizacyjną i świetnie się składa, bo jest to spójność cywilizacyjna w świecie Zachodu, który jest, czyli w cywilizacji Zachodu, która jest tą, która pozwala najlepiej się rozwinąć, najwięcej wytworzyć, bogactwa, zasobności i tak dalej. Świetnie się składa, trzeba sobie tylko zdać z tego sprawę i odrzucić tą czapę wschodniości, z którą się borykamy rozumiem, że zwracasz się z apelem tutaj właśnie do młodego pokolenia. Zresztą muszę na marginesie powiedzieć, że w Radzie Referendalnej Generatora Referendów sam byłem zdziwiony. Ja jestem najstarszy i to o wiele bardzo, bardzo stary, bo jestem dziadkiem, a tam są ludzie, którzy nie wiem, o czym mowa. Powstał taki ruch, który ma zjednoczyć wszystkich Polaków, większość Polaków aktywnych, że będą składali petycje, inicjowali referenda, będą próbowali wpływać właśnie na zmianę tak jakby ekip rządzących i narzucenie, tak jakby, żeby naród stał się suwerenem, tak jak jest to napisane w Konstytucji, a nie przyglądał się walce gangów. No i to jest takie ciało, Rada Referendalna, właśnie ciało, które tym wszystkim zarządza, no i ono się składa z młodych ludzi, po prostu. Także to jest ten tak jakby sygnał. Ale ja chciałbym cię jeszcze zapytać o rolę mediów. I podam ci taki swój przykład. Otóż ja jako młody chłopak w roku 1981, czyli tuż przed ruchem, to już Solidarność powstała, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego we wrześniu, stan wojenny był w grudniu, wyjechałem do Paryża. Szukałem tam pracy, chciałem coś znaleźć, nic się nie udało. Ale to, co mnie bardzo zdziwiło tam, już pierwszego dnia, to był telewizor. Ja oglądałem ten telewizor. Oczywiście byłem przyzwyczajony, że u nas wszystko, partia to jest jedynie słuszna organizacja, oni wszystko wiedzą najlepiej, sterują, trzeba być im posłusznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tam zobaczyłem coś bardzo dziwnego, co mnie zszokowało i mam wrażenie, że ty zaraz powiesz, okej, to jest właśnie ta zachodniość tych mediów. Tam było coś takiego, że był pustostan w Paryżu, w jakiejś dobrej dzielnicy, nie wiem, czy 14, czy 18, ja się tam nie znam, która jest lepsza, no ale był pustostan, który był zamieszkały przez kloszardów.
i emigrantów. I oni tam, żeby się ogrzać, palili ogniska. Ćpali, pili alkohol i tak dalej. No i dziennikarz najpierw opisał sytuację. Potem zwrócił się do właściciela tej posesji. Potem poszedł do posterunkowego, i żeby on powiedział, jak oni na to reagują. Potem porozmawiał jeszcze z merostwem. A potem, wyobraź sobie, poszedł tam do tych ludzi, do tych bezdomnych, i ich zapytał o zdanie. Po czym nie było podsumowania, co widz ma sądzić na ten temat, tylko zostawiono widza do tak jakby wyciągnięcia własnych wniosków. Dla mnie to był przykład właśnie tej zachodniości, tego pluralizmu, tego nienarzucania się, że dziennikarstwo tam nie jest sprzedajne. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili, ale w 81 roku... To się bardzo zmieniło. Ja tak to odebrałem. Prasa francuska, XIX-wieczna, była wściekle konkurencyjna. No, była właśnie tą kwintesencją debaty idei i tak dalej. To się bardzo zmieniło obecnie, bo obecnie cała francuska prasa jest dotowana przez państwo. Więc tam jest monolit, jeśli chodzi o narrację. I właśnie, wschodniość polega na tym, że jest jakaś jedna słuszna idea, jest monolit w egzekwowaniu tego, a brak tej konkurencyjnej i debaty, czyli to jest wolność słowa w mediach, no i w życiu gospodarczym i w każdym, no, prowadzi do skostnienia i w końcu upadku. No i widzimy, że to coś się dzieje, tak? No i taki system się później ratuje bardzo brzydko i desperacko, bo zabrania funkcjonowania różnych partii, co to teraz w Niemczech widzimy, ale we Francji tam demonizują głosy inne od tej głównej narracji. No zatracili te wartości Zachodu, zatem czas na nas. Czas na nas, bo my nie mieliśmy tego momentu apogeum Zachodu. Mieliśmy naszą wolność szlachecką, sarmacką, świetnie, ale to jeszcze było przed nowoczesnością. Więc no, cywilizacyjnie, patrząc na cykl życia, tu niekoniecznie imperium, co właśnie cywilizacji, się składa, żeby czas był właśnie nasz, szczególnie, że widzimy te smutne doświadczenia za zachodniej granicy, ale zarazem widzimy te dobre doświadczenia, które oni mieli przez dwa wieki. Kiedyś tam mieli. No dobra, ale ogląda nas widz, jest młody, tam ma 30 lat, no i słyszy twój apel i co ma zrobić? Potrzeba świadomości i chęci. Niech przekaże dalej. Zapraszam na mojego Twittera, gdzie większość rzeczy, które tutaj mówimy, to też tam są. Włączyć się w takie myślenie, a te struktury powstaną. Jak milion młodych ludzi będzie myślało, że z gry konkurencji tworzą się silne struktury, buduje się zasobność. Nie myślało, będzie przekonane, że to jest jedynie słuszny mechanizm, który właśnie wytwarza ta konstruktywna destrukcja. Nawet nie musi myśleć, że jest słuszny, co po prostu uzna, że to jest ich mechanizm działania, że to jest naturalny nasz kulturowy mechanizm, wedle którego każdą rzecz, którą robimy, powinniśmy robić. Czyli zamiast poddawania się tym strukturom wschodnim, posłuszeństwa, wchodzenia w te młodzieżówki, gdzie tam później wszyscy klepią te same slogany, bo do czego to się sprowadza? Z jednej strony mamy system, w który jakiś jeden starszy pan z drugim starszym panem i dodatkowo z dużą podatnością na wpływy zewnętrzne coś tam sobie decyduje i cała reszta już nie myśli, tylko klepie to, co z góry poszło. A z drugiej strony mamy system, w którym każdy młody umysł myśli, działa, decyduje wedle tego, co uważa, że jest najsłuszniejsze. Dostanie po głowie, nauczy się, wytworzy bliznę, ta blizna się zabliźni i będzie silniejszy, ale także w naturalny sposób się zdecyduje, kto ma podejmować decyzję. Zamiast sytuacji, gdzie jest to raz ustalone i już tam jeden znudzony starszy pan podejmuje wszystkie decyzje. Nie, tutaj te decyzje podejmuje ten, który w danym momencie najlepiej przemyślał, wykonał najwięcej pracy, pokazał, że efekty jego decyzji są najlepsze. Merytokracja, taka struktura w naturalny sposób tworzy się silna. Jak każda struktura polska w Polsce, czy gospodarcza, czy polityczna, społeczna, no, medialna, jakakolwiek będzie, proszę bardzo, kanał Nam Zależy tutaj. Właśnie Wojtek zaczął działać, zaczęło mu wychodzić, urósł.
rośnie, buduje. Zdrowy, merytokratyczny system. No, w ramach zewnętrznych, jakie właśnie na poły demokratyczne tworzy YouTube, ale jednak no, narzuca te swoje szersze ramy, że no, nie. Jak ktoś za bardzo wyrośnie i w złym kierunku, to mu są te skrzydła podcinane. Więc musimy stworzyć nasze, żeby no, nie było tego sufitu. I wtedy wszystko przed nami. Czyli wzywamy tak jakby państwa do tego, żeby się angażować, szczególnie właśnie ludzi młodych, bo to wy będziecie jeszcze przez te kilkadziesiąt lat żyli i tworzyli naszą Polskę, żeby zrezygnować z tego wiernopoddaństwa, ślepej wiary w jednego idola, tylko właśnie skupić się na tych wartościach, o których mówiłeś, o konkurencji, która wytwarza, i debata. Debata, tak. I czyli konkurencja idei. Czyli generalnie instytucje profesjonalne, które mają załatwiać. Nie liderzy, nie ludzie, tylko instytucje. A media? Media obecnie to jest YouTube i Twitter. Twitter coraz bardziej, widzimy to po zasięgach, przejmuje, czyli X, czy jak to się tam nazywa, przejmuje rolę mediów. Więc ja zapraszam na mojego Twittera, moje konto Krzysztof Szczawiński i zapraszam tam do debaty. Można komentować pod każdym moim postem, gdzie to, co tutaj mówię, to no, tam jest w wielu tweetach wyszczególnione. No, może ktoś to widzi lepiej. Ja bym powiedział tak, że na twoim Twitterze jest informacja bardzo skondensowana, natomiast my właśnie jak już rozmawiamy na ten temat, to po prostu tak jakby owijamy ją, może lepiej ją tłumaczymy, bo nie każdy lubi skoncentrowaną taką kwintesencję, bym powiedział, także jest no różnica. No tak, tam takie pigułki. Tak jest, można też komentować u nas, czy u Krzysztofa i na pewno bardzo chętnie zrobimy jakiś program, taki follow-up, czyli państwa odczucia po tym, co obejrzeli, tak, właśnie pytania i państwo odpowiedzi. Państwo coś wniosą, tak. Będą jakieś pytania, tak. Będziemy robić następne rozmowy. Przyniosłeś też ze sobą książkę, czy mógłbyś ją pokazać i powiedzieć, dlaczego ją przyniosłeś? A to w zasadzie taka broszurka Feliksa Konecznego o różnolitości cywilizacyjnej słowiańszczyzny, że w ramach samego świata słowiańskiego tych cywilizacji jest bardzo wiele i się ścierają. No, widzimy, mamy za wschodnią granicę słowiańskość zupełnie różną i no, nam obcą, wręcz wrogą. No i chcemy jak najmniej jej wpływu, a jak najwięcej wpływu nie tego obecnego Zachodu, tylko tego Zachodu ideowego. Wedle konkurencji, gry konkurencyjnej, merytokracji i kompetencji. I to wszystko razem tworzy najlepiej, najwięcej wartości. Także proszę Państwa, proszę się nie bać, konkurencja, bo konkurencja rodzi. Nie oglądaliby Państwo żadnego turnieju tenisowego czy turnieju bokserskiego, gdyby bokserzy czy teniści byli dotowani, wtedy niczego ciekawego byśmy nie widzieli. A tak te dyscypliny się rozwijają, idą w coraz lepszym kierunku. To jest właśnie to, że jeżeli te same mechanizmy zastosujemy w gospodarce, to mamy dokładnie takie same wyniki. To znaczy jest coraz lepiej, mamy lepsze telefony, mniejsze telefony, szybsze samochody, które mniej palą. Ale tu nie chodzi tylko o gospodarkę, to jest życie i wręcz podejście, etyka w zasadzie. To podejście daje no, takie etyczne uzasadnienie tego, że można, warto i etycznym jest dbać o swój interes, bo właśnie swój interes, który będzie w konkurencji z interesem cudzym i z gry tych interesów wytworzy się najwięcej wartości. A jest to coś, z czym mamy w Polsce problem, bo panuje takie mniemanie, że trzeba działać wedle dobra powszechnego i jest jakaś jedna właśnie słuszność. I to jest właśnie myślenie wschodnie, że jest jedna idealistyczna słuszność. Nie. Iwan Groźny. Gra różnych interesów doprowadza do wzrostu, rozwoju, jest tym zdrowym życiem, a nie jedna określona słuszność, bo to zawsze ktoś ją określa i to zawsze wymaga posłuszeństwa wobec tego jednego kogoś, kto ją określił i no to po prostu nie działa. To jest wschodniość, to jest nam obce, to nie Polska. Polska 2.0. Zapraszamy Zachód Państwa. 2.0. Zachód 2.0. No, ale w Polsce. Zachód 2.0 w Polsce. Dziękuję, że mnie poprawiłeś. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i zapraszam się właśnie na następną. Dziękuję Państwu. Dziękuję.